Dziś 8 odcinek programu Zdolny Rolnik. Witam na kanale Rolnik Szuka. Jesteśmy w okolicach Piotrkowa Kujawskiego, gdzie odwiedzimy dwóch braci, którzy swoją 60-tkę zmodyfikowali już w tym momencie bardzo mocno, a modyfikacje cały czas trwają. Zobaczcie, jak to wygląda. Witam serdecznie. Cześć. Dziękuję, że mogłem do Was wpaść, panowie. Cześć, siema. Jestem u panów, którzy prowadzą kanał Trawi Garaż i właśnie dzięki temu kanałowi, który tworzycie, to na Was trafiłem i w sumie to moi widzowie, którzy pisali w komentarzach, że taki kanał jest i jest bardzo ciekawy i warto do niego zajrzeć. No teraz właśnie tak przez to się stało, że jestem u Was. No i co? Co się u Was dzieje? Bo na kanale główny temat 60, która... wygląda nietypowo dość. Tak, wygląda nietypowo. I skąd ten pomysł, dlaczego tak i w ogóle może skąd pomysł na kanał? No generalnie było tak, że moim pierwszym samochodem była Honda. Zaczęliśmy ją trochę tuningować, potem przyszły jeszcze dwie Hondy, którymi obecnie ścigamy się na 1/4 mili. Każdy samochód jest przerobiony tak dosyć mocno. No i jako, że wywodzimy się, jak widać tutaj po wszystkich budynkach, z gospodarstwa rolnego, no to przyszedł taki pomysł, że może 60-tkę warto by też coś tam udoskonalić. No i pierwszym taką modyfikacją było turbo, jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, aż doszliśmy do tej obecnej turbiny, która tutaj nam dosyć sporo generuje. No i potem tak wszystko właściwie, taka reakcja łańcuchowa, napęd, jakieś wspomaganie i tak dalej, to wszystko się... Zresztą zaraz pokażemy, Rafał tutaj przerobił właściwie wszystko w tym ciągniku, więc myślę, że będzie co oglądać. Oczywiście wszystko to jest jeszcze w takiej trochę fazie testów, nic nie jest pomalowane i tak dalej, ale mamy ciśnienie, żeby to robić jak najszybciej, ponieważ no, chcemy się pojawić na Bednarach na Agro Show z tym ciągnikiem właśnie, już zrobionym w całości, pomalowany i tak dalej. Też kabina teraz jedzie na zazbrojenie. Jak już tak grzebiemy, to stwierdziliśmy, że robimy płaską podłogę. Ale nie jakąś tam płaską podłogę, że tam parę blaszek i tak dalej, tylko no, kabina do góry i typowo płaska podłoga, pedały od góry, wszystkie dźwigienki w podłokietniku. Rafcio, to możemy odpalić. Tak. Na razie wszystko na krótko, bo jeszcze nie ma instalacji. Tak, nie mamy instalacji, nie mamy hydrauliki, nie mamy pneumatyki póki co jeszcze. No ale wiadomo, że tutaj bardzo dużo rzeczy trzeba było zrobić, nie? Czyli powiesić tą kabinę na poduszkach i tak dalej, nie? No, rozrusznik już też dostał od takiego odpalania. Powiedzcie, panowie, to od razu mieliście jakiś taki szerszy plan, co zrobicie, czy to się jakoś tam pomysły pojawiały bieżąco? No, wszystkie właśnie pomysły się pojawiają bieżąco, także no nie ma jakiegoś planu, nie? Jest pomysł, a to trzeba zrobić tak, no to jedziemy po takie tam jakieś materiały. No, było założenie, żeby wszystkie trafiły dźwignie tutaj, tak? Tak, tak. No i się udało. Wszystkie są no właśnie na unibalach, na tych łożyskach i są pod odpowiednim kątem i od odpowiedniej długości w takich miejscach zamontowane, żeby właśnie jak kabina będzie pracować, bo ona jest na poduszkach, żeby one się nie ruszały, nie? I to się udało. Tak samo biegi też są na tej samej zasadzie, nie? No i jeszcze tu udało się wcisnąć rozdzielacz i tu będzie na przedniego tuza, a tu będą jeszcze dodatkowe wyjścia hydrauliczne, nie? Może opowiedzmy dokładnie teraz, która dźwignia do czego tak służy, bo to już nie jest tak jak... No generalnie będziemy mieli naklejki, nie? Tak. Gdzieś tam sobie albo naklejki, albo wypalimy sobie gdzieś tam, nie? Fajnie też tam to wygląda. Tu jeszcze nie mam tej szczotki, no bo mi brakło. Wczoraj dowiozłem, także... Tak, to będzie normalnie podnośnik, tylko tam jeszcze mi się przycina, ale to do poprawki. Tu mamy tą hydraulikę oryginalną. Tutaj mamy blokadę mostu. Tak. Ona jest tak załączana, że... Tak samo jak tu jest załączanie napędu. W ten sposób, że mamy siłownik gazowy, to tam na dole za chwilę pokażemy. Jeżeli to sprzęgło kłowe nie trafi na swoje miejsce, to dźwignia gdzieś będzie w tej pozycji, ale już będzie trzymać. I jak po prostu będziemy jechać ciągnikiem i sprzęgło sobie trafi, to ona sama nam wskoczy. I później tak samo jak chcemy wyłączyć, to jak to sprzęgło tam zaciśnie się i nie będzie chciało odskoczyć, to nie musimy trzymać dźwigni, tylko cofamy do tyłu
i tam jest na fasolce na dole zrobione i sobie samo czynnie odskoczy wtedy, kiedy się zluzuje. Tak samo jest właśnie z załączaniem napędu. Identyczna sytuacja. O, w tej chwili się jeszcze nie załączył. Jak się to sprzęgło ustawi, to ładnie dźwigienka nam wskoczy. I tak samo. No genialne, nie tylko, że poprawione jakby miejsce, to jeszcze zasada włączania, no bo tak, tak trzeba było się... bo nic nie jest na chama, nie? Tak. Tylko ono sam sobie wskakuje w trakcie jazdy fajnie, nie? Tak, i są tam na dole ograniczniki właśnie, żeby te kamienie od tych widełek, od tego wszystkiego nie dostawały gdzieś tam jakichś obciążeń niepotrzebnych, to właśnie są ograniczniki, żeby do końca nie dochodziło i się to nie zużywało, nie? I tak, tutaj mamy przekaźnik, a tutaj mamy biegi polowe. No i to fenomen. Tak, i tu już są biegi i one są tak samo jak były w 60, no tu się nie zgadzają z tym, no bo tu na miejscu dwójki mamy wsteczny, no i tu dwójka, czwórka, no to tak jak było oryginalnie, nie? Długo walczyliście, żeby to tak zadziałało prawidłowo, czy...? No, z biegami było trochę pomysłu, bo na początku miały być może na linkach, ale jeszcze tak, miałem linki właśnie od busa, co tak samo jak ta dźwignia i trochę długość mi nie pasowała tych linek i później jak chciałem znaleźć w ogóle takie nowe linki, to kosztowały dużo, jak w ogóle znalazłem i mówię, będzie za jakiś czas problem. I stwierdziłem właśnie, że na dźwigniach będzie to pewniejsze, no a te unibale te właśnie kosztują tam niedużo i są wszędzie dostępne i na pewno będą, także nie będzie problemu, żeby to jakoś wymienić i jest to właśnie na dźwigniach. I właśnie jeszcze było dużo kombinowania, żeby nam zawsze pasowało, ustawiała się ta dźwignia w jednym miejscu. Jak w aucie, nie? Tak. I właśnie podejrzewałem to też z tych całych łap, co mamy zamontowanych w tych naszych Hondach, że jest właśnie taka sprężynka, że ją naprowadza. I jak chcemy po prostu sobie wejść na jedynkę i wsteczny, no to przesuwamy w tą. A jak puszczamy, to mamy na trójce i dwójce już ustawione. Także nie trzeba po prostu jakby szukać tą dźwignią tych biegów, ona tylko samo się naprowadza, ustawia, nie? Tak. I jak dopchniemy na maksa w tą, to mamy czwórkę i piątkę. Gdzieś tam na filmiku, tam jest taka przebitka, ostatnio wrzuciłem właśnie, jak Rafał zmieniał biegi, bo my na 1/4 mili bardzo szybko te biegi zmieniamy i tutaj Rafał też tak spróbował i rzeczywiście bardzo szybko się tutaj da to zmienić. No jest na pewno wygodniej, są dosyć krótki w ogóle jest jakby zakres tych skok biegów, tego, nie? Skok. I nie jest wcale aż tak ciężko, jakby się mogło wydawać. Mimo, że to skrzynia nie jest synchronizowana, nie? Tak. To naprawdę wchodzi to ekstra. No zgrzyty są tak, jak były oryginalnie w 60, no bo to wiadomo. To jest nie. Bo w sumie z oryginalnego ciągnika, no to została chyba tylko skrzynia, tak naprawdę, bo w bloku tak. Też mamy poprzerabiane kilka. No, a skrzynia jest praktycznie. A skrzynia jest oryginalna i tak jak ludzie piszą, i tak jak my obstawiamy, że to może być pierwszy element, który po prostu się podda, nie? Ale to jakby nas w ogóle nie przeraża, bo. Będzie czas, to przyjdzie rada, nie? Można jakieś tam od Proximy biegi wkładają i tak dalej. A powiedzcie, to jest była 60, tak? Czy... Tak, 355, tak? Znaczy się czy... to nie wiadomo chyba, co to było dokładnie, bo generalnie tył był poskładany właśnie chyba od 55, przód też był inny, nie? Czyli go kupiliście jakiegoś używka taką, czy to znaczy, to my już to kiedyś tam też na kanale naszym tłumaczyliśmy. My mieliśmy taką rodzinną 60, bo jeszcze mamy dwóch braci. Między nami jest jeden brat i taki... mniejszy brat, 15-latek, który nas w ogóle namówił na kanał i zakazał nam nagrywać i montować filmy. Początkowo on nam montował. Ja mówię, co ty tam, kto to będzie oglądał? No ale się okazuje, że chyba ludzie jednak oglądają. No i ten brat właśnie, który jest 2 lata ode mnie młodszy, on był zakochany w tej naszej rodzinnej 60. Jako, że się wyprowadzał z domu, też kupił sobie takie mini gospodarstwo i tam była właśnie ta 60. I on powiedział, że on się zamienia z moim tatą, bo on musi mieć konkretnie tamten egzemplarz, bo on się uczył na nim jeździć. No i my dostaliśmy taką 60 właśnie z rozwaloną skrzynią. Na dzień dobry zrobiliśmy remont tej skrzyni, no i stwierdziliśmy, że nie jest w takim złym stanie, no i właśnie... Tutaj zaczęliśmy ją przerabiać. Turbo, nie turbo, wpadł napęd i tak dalej. Turbo, napęd były tymi pierwszymi? Takimi tymi pierwszymi, tak. No, potem się okazało, że w sumie tak, no silnik się pierwsza poddał. To była w sumie turbina, bo my mieliśmy lawetę busa i on po prostu już się nadawał do kasacji. I właśnie moim planem już wtedy od początku powiedziałem, że ten bus już niedługo będzie się kończyła jego żywotność. Tak, tak. I po prostu chciałem na pewno wsadzić pompę, tą rotacyjną od niego, bo wcześniej ją tam regenerowaliśmy w tym busie i wiedziałem, że to powinno zadziałać, bo ona ma sterowanie na turbinę właśnie, że jak widzi ciśnienie ta pompa... Tak, przez to ten ciągnik generalnie tak, tak chodzi trochę jak zawór, samochód. Zawór i jak on wężykiem jest doprowadzony do kolektora ssącego i jak widzi ciśnienie, to zwiększa dawkę. Dlatego na niższych obrotach on nie dostaje tyle dawki i powinien być ekonomiczniejszy i aż tak nie kopcić, nie? No i ta pompa ma tłoczek 12, a oryginalna ma 8.
i trzeba było zmniejszyć sporo dawkę niż miał Fiat. No i trochę było przeróbek, żeby tu to zamontować, ale generalnie to naprawdę na tej pompie ciągnik chodzi dużo lepiej. Wkręca się bardziej na obroty i no, jest mocniejszy na pewno, nie? Sama ta pompa bez turbiny już jest bardzo fajną modyfikacją. Także jak ktoś tam ma, my właśnie mieliśmy, początkowo chcieliśmy robić tam trochę dla siebie, trochę taki biznes z tą lawetą, ale laweta się okazało, że szybko korozja ją zaczęła, no i ją rozebraliśmy i właśnie tu jest bardzo dużo z tego naszego busa. Tak. Między innymi ta dźwignia zmiany biegów, to jest pierwsza turbina była, ale się okazała, że jest w sumie nietrafiona. No i przede wszystkim ta pompa, nie, z tego Fiata Ducato. Także tu ostatnio też na filmie wymienialiśmy marki wszystkie, które są tutaj zamontowane. To chyba z 10 marek jest. Od Ducato. Bardzo dużo jest od Hondy, jakiś tam alternator i tak dalej. Od Bizona też bardzo dużo rzeczy. Zaraz możemy właśnie otworzyć maskę, pokazać co tu jest. No, a to jest właśnie obecna turbina, która się chyba tak bardziej nam sprawdza, nie? Tak, bo ona jest ze zmienną geometrią. Tutaj tą gruszkę mamy wyrzuconą, tylko jest na krótko. Ale możemy sobie ustawiać, jakie chcemy doładowanie uzyskać. I właśnie teraz jest ustawione około 1 bara i właśnie o to chodzi, że ta turbina jest duża, ona ma duży przepływ spalin i w ogóle i ta strona zimna też jest duża, a to jest dosyć duży silnik, duża pojemność i on potrzebuje duży przepływ właśnie tego powietrza. Jak mieliśmy małą turbinkę taką zamontowaną z 1,5 dci, to silnik fajnie też wchodził szybko na obroty i ta turbinka szybko wstawała od niskich obrotów, fajnie się jeździło, ale niestety na tej pompie przy tej dawce już powstawało spalanie stukowe i tak, po prostu czyli podwójny zapłon w komorze spalania. Po prostu dławił się ten silnik i no nie mogło tak być, nie? No i turbo się bo poddało. Bo to wtedy się topi tłok, nie? I dlatego musi być duża turbina. Zawsze czym większa turbina, tym jest bezpieczniej dla silnika, nie? A później już kwestia jest ustawienia, jakie chcemy doładowanie, nie? Tak, no oczywiście też później wstaje to turbo, ale tutaj z tą pompą tak to dograne, że i tak wstaje bardzo szybko, nie? No, w zasadzie tak. Bo właśnie tymi łopatkami jeszcze można sobie wyregulować, nie? To jest 1 bar na razie, to jest tak tylko na razie, bo my póki co tu składamy ciągnik, ale no docelowo będziemy chcieli zamówić hamownię, no i trochę więcej dmuchniemy, nie? Bo ten silnik na pewno to wytrzyma, nie? To jest duży silnik, nie ma się co bać. Ktoś, jak jeśli ma 60 taką seryjną, to te 0,5 bara 0,7 może pompować. Tak, i nie ma. Nawet jak właśnie mieliśmy małą turbinę i była ustawiona na 0,2 bara, no to już ciągnik już miał taką moc, że już sprzęgło nie dawało rady, nie? Że już czwórką w polu po prostu on się zatrzymywał, ciągnik, a silnik wchodził na obroty. Nie? Mamy też taki film z dwiema przyczepami, 25 ton na haku, piątką pod górkę, nie trzeba było redukować, także no jest to na pewno fajna zabawa, nie? Tak, z tymi mamy turbinami. Właśnie tu pasek wielorowkowy, mi chodziło, żeby właśnie przejść na ten pasek i tu mamy pompę wspomagania od osobówki, też od Hondy, ale jeszcze nie wiem, czy ta pompa na pewno tu zostanie, bo na tym siłowniku na pewno jest tak, że nie możemy szybko obracać kierownicą. I wydaje mi się, że po prostu jest wydajność tej pompy jest za mała. Jak ją rozebrałem, to ona ma wszędzie takie małe otwory, tam gdzie ten olej płynie. I po prostu będzie za mały ma przepływ i na takie większe siłowniki w takiej orbitol może po prostu nie dać rady. I prawdopodobnie założę jakąś tam taką, co się tam montuje zazwyczaj do 60. No i na tym pasku nic się nie ślizga, nie? Tak, owinięta jest cała pompa, to tam nawet nie ma opcji, żeby coś musiałeś się całe to koło zmienić? Tak, to znaczy się tak, to koło pasowe to nawale, to po prostu pojechaliśmy z tym kołem oryginalnym na szrot i dopasowaliśmy o koło takie, żeby było troszkę większe od osobówki. To jest chyba od jakiegoś busa czy od czegoś. I ono było na tym tłumiku drgań. Także jak palnikiem wypaliłem ten tłumik, to jest taka guma, to został sam pierścień. I ten pierścień nam tokarz jeszcze przetoczył i przetoczył nam to koło pasowe i po prostu na gorąco, bo to aluminiowa jest część, na gorąco było wpakowane na to koło, na tokarce i ustawione i tak to wygląda, nie? Tylko to nie jest też spawane jedno do drugiego? Nie, nie, nie trzeba. Jest jak tylko, jest na gorąco tylko wpasowane, na gorąco to jest wciśnięte, nie? To jest ciekawa technika. I dalej no, jeszcze i koło jest pasowe kółko, nie? Od pompy jest przerobione, jest całe praktycznie od nowa zrobione, nie? No bo procentowo trzeba było wyliczyć, żeby było takie samo jakby koło, nie? No i napinacz tu jest z rolka z napinaczem takim, jest od Opla. No i tu jeszcze z tamtej strony alternator, nie? Alternator też od jakichś tam tych Hond trochę na te zawody jak robimy, to musieliśmy kilka rozebrać. No, był alternator, pasował pięknie, no bo na ten szeroki pasek Rafał dorobił mocowania.
No i tyle. Tak, nie? No jeszcze wszystko wiadomo, trzeba poobrabiać. Trzeba i poobcinać tam coś tam, jeszcze tu są jakieś tu podkładki takie, ale to wszystko na razie robimy tak, żeby działało. Jak będzie działać, to będziemy rozbierać, robić, żeby było pięknie, nie? Niektórzy tam komentują nam, że panowie, to takie kurczę, trochę polotu więcej, nie? No ale zaraz możemy pokazać, jak mamy w samochodzie pod maską zrobione, więc na pewno polotu nie brakuje, tylko po prostu no tu się robi teraz coś od nowa, więc no nie ma sensu robić czegoś pięknie, skoro to może nie działać, nie? Powiedzcie jeszcze, od czego ten przedni most? Przedni most od Stara. Nie, skrócony. Niektórzy mówią, że to jest chyba 660 Star. 660, tak, coś tam. Ale to ja to dokładnie aż tak. Chodziło o to po prostu, że to jest most, który dostaliśmy tam za jakieś 1600 zł. Tak. I on jest bardzo wytrzymały, bo wszystkie te jakieś tam dedykowane do 60 oczywiście też są przerobione przez różne firmy. To już tak, naoglądaliśmy się filmów, że ktoś wyjeżdżał z garażu i dętka, nie? Nawet się nie przejechał w zasadzie. A tutaj to jest potęga po prostu. Jedyne co, to Rafał go skrócił 42 cm w tym miejscu. Tak, bo to jest właśnie, chodziło o to, że ten most jest spawany, to jest wszystko blacha i tutaj też jest spaw i tu. I można było go ciąć i skracać bez problemu, nie? No, czyli ten rozstaw musiałeś tutaj no, ogarnąć, wiadomo. Tak, bo był za szeroki. Tak, bo tak. No, 42 cm no to jest sporo, nie? To jest prawie pół metra, nie? No ale teraz na takim moście no, możemy sobie zawiesić właśnie tutaj. Rafał zrobił potężnego tuza. No tu jest płaskownik grubości 3 cm. To jest potęga tutaj, można wieszać. No, my też mamy tutaj właśnie 4 hektary sadów. I docelowo chcemy na tym tuzie zrobić po prostu taką sztaplarkę do dźwigania tych skrzyń z jabłkami, nie? Dlatego no, taki most i tak dalej, też jest rama dalej, no jakby to się wszystko jedno z drugiego wzięło, że jak jest taki potężny przód, no to przy przejeżdżaniu przez jakąś nierówność z tą sztaplarką, tak, ciągnik mógłby się złamać, nie? Właśnie najgorsze jest to, jak przejeżdża się przez bruzdę czy coś i na przykład dojdzie ośka do ogranicznika i wtedy na przykład mamy ciężką maszynę jakąś zapiętą i działają takie siły, że go skręcają ten ciągnik i wtedy może właśnie pęknąć albo tu na śrubach, albo tam dalej i no tak. Dlatego jest ta rama, nie? Żeby trochę chociaż zabezpieczyć. Nie, no tutaj takie sztabki, że tak, no generalnie staramy się ten materiał, jedziemy gdzieś właśnie na złom, na szrot i tam panowie nas też już znają i mówią, chłopaki, tutaj mam takie fajne płaskowniczki, zobaczcie, nie? No i jak coś tam brakuje, no to wiadomo, fazuje się, o, tak, właśnie. No tu mamy właśnie sfazowane. Tak, no bo wszystko jest bardzo drogie, my to robimy póki co wszystko z własnych funduszy, gdzieś tam kasę zarabiamy w normalnej pracy i wkładamy ją tu właściwie, niektórzy tam twierdzą, że to utopia pieniędzy i tak dalej, może tak, ale no z własnych pieniędzy, dlatego jakby no staramy się to robić jak najtaniej, nie? Dlatego jedziemy sobie gdzieś na złom, a tu, tak jak nasz wujek powiedział, stal to nie drzewo, z drzewa jak tak. Się coś wykruszy, to już nic z tym nie zrobisz, a tutaj mówi, nadbudujesz sobie, pospawasz i ekstra, nie? Tak, no zwłaszcza, że ze spawarką jesteście za pan brat. Tak, ale ktoś tak. Też tam nas trochę hejtował, że spawać nie umiemy, więc tutaj 300 metrów od nas mieszka nasz wujek, który po prostu z spawaczem i on, jak już mamy przygotowane, to on przychodzi pół dnia i tak jak tego tuza czy coś, to on już nam obspawał. Takie poważne rzeczy. No tu jest już konkretny spaw, on tak spawa tyle, że takie newralgiczne punkty, tak. No to faktycznie musi być na pewne, tak? A on tak. By się musiał postarać, żeby mu coś nie wyszło. Więc siłowniki też potężne, też pewnie gdzieś tam. To są z wózka widłowego, od pochyłu masztu. Aha, no to one bo chodziło też o to, żeby miały właśnie, to już jest wysunięty na maksa, żeby był krótki wysuw, a dosyć duży siłownik, żeby był potężny, nie? No bo to jak będzie wszystko podłączone, no to jak się złoży tuz, no to będzie tak wyglądać, nie? No, fajnie będzie schowany i rozkładanie, wszystko tak jak w oryginalnych tuzach, tak, tak. Jest. Tak. Nie, że tam gdzieś na sztywno tylko. No, bo właśnie musieliśmy krótkie siłowniki zastosować, no bo maska jest otwierana do przodu. No jakby były jakieś długie, to byłby problem, a jakby tu z boku zamontować, no to wtedy koła mogą obcierać może i też by dziwnie wyglądało, a tak to wyszło w miarę. Kalamitki, te tak, to są kalamitki, no i wszystkie te sworznie są zrobione na na śrubach, są blokowane, żeby nam pracowało w tej tulejce, a nie w obudowie, nie? Tak, tak jak powinno być. Tak? Mhm. Tak samo jest tu, właśnie szeroka tulejka, no to żeby na niej pracowało, a to jeśli coś, to tu się też można tą wysokość sobie dopasować, nie? Bo tak, no jest trochę gwintu, także jeszcze to jest tam do wyregulowania, nie? No, wczoraj Rafał właśnie zrobił, bo ta maska nie ma takich przeżebrowań. Tak. Nam się takie skrzela podobały. No, to właśnie z siatki od bizona wycinałem. Tam właśnie leżą elementy. Tak.
z tyłu gdzieś przywieźliśmy trochę od naszego kumpla, bo on tam rozbiera właśnie sobie tam jakieś stare kombajny nieraz. No i tak zrobiliśmy, nie? Tak samo ta blacha, gdzie tam są te wszystkie dźwigienki, też jest od Bizona. Bo tu na przykład już ten arkusz, który jest tutaj, no to już kosztował prawie chyba 500 zł płaciliśmy, nie? Więc to są kwoty takie, no się robią już, ktoś jak na to patrzy, to mówi, a co tu jest w sumie niedużo, nie? Nawet jak się wszystko policzy, no to kwoty się robią bardzo duże. No i się staramy to robić jak najtaniej, nie? Cały ten kokpit żeście zbudowali na nowo. To znaczy tak. Nie, on jest w sumie... Jest od tej maski, od tej ale, maski jest, ale tutaj jest w tym miejscu jest skrócony, jest zwężony. No i tu jest przeginany od nowa i tu było dospawywane. No jeszcze jest regulacja, właśnie, Rafał, żeby pokaż. Do tej regulacji kierownicy się dopasować. Bo już też mamy taką w ogóle wygodę, bo mamy regulację kierownicy w dwóch płaszczyznach. Tak, jedną dźwigienkę. Od samochodu. Ta dźwigienka jest od Hondy, bo to jest taka jakby śruba z gwintem, ale ten gwint jest bardzo z dużym takim skokiem, że po prostu jednym ruchem mocno już nam dokręca. I teraz mamy sobie, odkręcamy, no to się luzuje i możemy sobie góra, dół. I jak dokręcimy, no to... Cały ten mechanizm chyba w ogóle tworzyliście, tak? Tak, tak. Rafał go zrobił od podstaw. My się bardzo chętnie dzielimy wiedzą, nie? Po to też mniej więcej jest ten kanał, nie? Bo to chodzi, ktoś żeby właśnie ludzie... sobie coś podpatrzył, może bardzo coś dużo się ludzi komuś do spodoba nas, i komuś pomożemy. Do nas pisze, o kurczę, jak fajnie, tuż też ręczny inaczej zrobiliśmy, nie? Tak, bo ręczny jest, są te taśmy oryginalne, są wyrzucone i jest po prostu hydrauliczny ręczny, jest pomiędzy tym przewodem, co idzie od pompki, od pedału do właśnie do tych cylinderków jest zamontowana pompka taka, no to jest tuningowa pompka, my tam mamy akurat z Hondy nam została od hydraulicznego, ale no to każdą pompkę można tak zamontować. To jest pompka 0,7 tam cala chyba, nie? Tak, no i ona ruch mały i teraz już koła stoją, nie? W tym momencie. Można driftować. Hydrołapa, tak? No, hydrołapa tak zwana właśnie. I to jest ręczny taki poważny, nie? Że tutaj już wczoraj chyba Rafał zrobił tak, blokadę właśnie. Fotela, bo mamy fotel. Patryk mówił, że to jest chyba od Belarusa, bo to on zamawiał do swojej 60, ale w końcu... Ale nie i tak, mamy tu dźwigienkę, sprężynkę. I taką właśnie to dotoczył. Bo całą tą obrotnicę też tutaj wymyśliłeś, tak? Tak, no obrotnica no to jest... Piasta jest od Hondy Accord. I właśnie wczoraj jeszcze wypalałem, byłem na wypalaniu tej blachy i jest właśnie, tokarz dotoczył tulejkę i mamy no piękne, wałek otwory. I ze stożka jest ten wałek i otwór jest troszkę mniejszy niż ten czpień, żeby za każdym razem nam się blokowało. Nawet jak się będzie wyrabiać, to będzie coraz głębiej jakby wchodzić i żeby w ogóle fotel nam nie pracował, nie? A fajnie sobie go, bo jak na przykład się odwracamy do maszyny z tyłu, nie? To wtedy celowo też mamy tą dźwigienkę od podnośnika, nie? Tak. Pochyloną. Że generalnie jak się szyja boli, jak się trochę porobi na polu, nie? A tutaj lekko sobie raczej... przekręcimy i wtedy tu mamy akurat... Akurat jest... ta dźwigienka jest w tym zakresie zrobiona. Jest wygodnie, nie? To jest w tym... Momencie. I tak samo ta hydraulika, no. Nie? Naprawdę wszystko tutaj przemyślane przez was jest, kurczę. Nie robicie tak spontanicznie, tylko widzę, jednak analizujecie zanim coś zaczniecie. No tutaj robić. Naprawdę Rafał nie wychodzi z garażu, to jest nieraz od 8 do 8, nie? Albo nieraz dłużej jeszcze. No bo to no, ja takich rzeczy nie robię, ale no różne rzeczy się też tam modernizuje, mniejsze, większe i czasami mała rzecz, a można spędzić naprawdę wiele godzin, żeby to wszystko zgrać. Tak? Teraz zrobiłem chyba przedwczoraj ten stabilizator i z przodu jeszcze są dwa, bo na tych poduszkach, żeby nam kabina na boki nie chodziła. Mhm. Bo kabina jest z przodu na tulejkach, a tutaj mamy poduszkę z Iveco. No proszę bardzo, no 60 dostała komfortową, amortyzowaną kabinę. No o to chodziło, nie? Że jak już robimy to na grubo i wszystko, nie? Właśnie chodziło o to, żeby odciąć jakby kabinę całkowicie od ciągnika, nie? Tak, żeby no tych to... drgań tak nie przenosiło i też wyciszyć. No i to się udało, że w ogóle podczas ruszania właśnie tutaj żadna z tych jakby dźwigienek. Z tych dźwigienek się nam nie rusza, nie? Dlatego są na tych długich dźwigniach i na unibalach, nie? No, ktoś tam pisał, że to będzie się ruszać i w ogóle te unibale dostaną piachu i się będą wyrabiać i tak dalej. No zobaczymy, nie? Ale na pewno unibal tam za 10 zł łatwiej jest wymienić niż jakiś, nie wiem, pneumatykę, hydraulikę czy coś, nie? Było roboty, żeby Rafał musiał się naprawdę namózgować i napracować, żeby to wszystko zaprojektować, ale teraz wymiana czy naprawa takiej dźwigni dla zwykłego kogoś, kto troszkę ma pojęcia, jest naprawdę tak, prosta. I, no i wiadomo, no, jak taka, na przykład taki unibal będzie się zużywał, czy się zużyje, to już ktoś będzie wiedział wcześniej, że jakiś luz powstaje, czy coś, i tak. Można sobie to wymienić. I to nie rozleci się nagle, że coś pęknie, czy padnie, nie? Na polu, czy a nawet wtedy. Jeśli by tak było, no. To sobie sznurkiem dociągasz i zjeżdżasz z pola, a nie, że kurczę, wąż
ci pęk i koniec, nie? To jest naprawdę niesamowite i pomysłowe, że walczyliście o to, żeby te dźwignie faktycznie się nie ruszały, no to zacięci jesteście w tym celu. No właśnie, no można tu podejrzeć, jak właśnie ruszam tą dźwignią od... No to jest w sumie w jedno miejsce naprawdę sporo tego musiałeś tu zmieścić. I właśnie ta dźwignia od podnośnika, ona ma tu zakres bardzo duży. I jakbyśmy bezpośrednio do niej podłączyli dźwigienkę, to w tym momencie by się wyprostowało i zblokowało. Dlatego musi być druga dłuższa, to jeszcze wszystko trzeba poskręcać. I jest właśnie na takim cięgle, żeby nam przechodziło w ten sposób. I jest, idzie do przodu i dopiero wraca na kabinę tą dźwignią, nie? Jest pod takim kątem, że jak właśnie kabina się podnosi, to wtedy nam się nie przestawia, nie? A ten kąt jest ważny, żeby te ruchy... Tak, dokładnie. Tych ruchów nie było na dźwigni. Mhm. Rafał, jeszcze może pokaż właśnie to załączanie napędu z tym siłownikiem gazowym, nie? O, właśnie tu mamy siłownik gazowy. Ktoś tam pisał nam też w komentarzach, że siłownik gazowy, no to od temperatury na pewno się tam... No bywają różnej jakości te siłowniczki, nie? Tak. Jednak... No ale to zobaczymy, bo... No głównie nie musi być gazowy, może wystarczy taki siłownik tej konstrukcji, tylko sprężyna jakaś, żeby nam po prostu działała. Bo to akurat siłownik gazowy było mi najprościej zamontować i nie był taki drogi, no to tak to wyszło. I tu mamy właśnie na dole na fasolce i tu przechodzi sobie dopiero do góry i tam idzie do tyłu i dopiero przechodzi na kabinę, też pod odpowiednim kątem. I teraz tak, jak rzucimy do góry, o, to teraz siłownik gazowy nam już zapiął. Doszło do końca, czyli się blokada zapięła. I teraz jak na przykład nam się zblokuje właśnie to sprzęgło, to tu mamy fasolkę i my sobie dźwigienką to opuścimy na dół. Ten czpień zostanie w tym miejscu, co był, a później te oryginalne sprężyny, co tam w środku są, po prostu odstrzeli i wyłączy się, nie? I właśnie jest to zrobione tak, fasolka w takim zakresie, żeby się nie cofło za mocno, żeby tych kamieni nie zużywało. Dlatego też jest ten ogranicznik, że jak się dopnie, to żeby nie do końca, bo wiadomo, to widełki jakby cały czas pchały, no to by się zużywało, nie? No niesamowicie to wygląda, tak naprawdę skomplikowanie, nie? Ale no to jest mechaniczne, proste, tylko no jedno drugie ciągnie, tylko odpowiednie długości, to wszystko musiałeś dopracować. Tak, ale jak kiedyś nieraz przyjeżdżam z pracy i Rafał coś takiego wymyśli i mi to tłumaczy, to muszę chwilę się zastanowić, nie? Mówię, niby mechaniczne, proste, ale... Ale tyle się dzieje w jednym momencie, bo jedno drugie tak. I... Ten wybierak jest jeszcze otwarty, dlatego leży tu szmata, żeby ten olej żeby tak nie chlapał. A tak to trzeba po prostu to zamknąć, zaspawać, ale na razie tego nie robiłem, bo po prostu jak zacznę spawać, to się zblokuje i będzie trzeba jakimś rozwiertakiem to później przejechać, żeby to gładko chodziło. A na razie chciałem, żeby było właśnie do testów. Jasne, no to jest faza testów, no budujecie to i testujecie jednocześnie. Może jeszcze powiemy, bo z tyłu też się sporo dzieje, tak na dobrą sprawę, bo ta blokada mostu teraz jest no taka fest, ponieważ most mamy od Zetora 7211. Tak. Cały ten atak, nie? Mhm. Ten skośny ząb. Cichy most. I faktycznie jest cichy. Nie? Jak wyjechaliśmy to pierwszy raz w 60, gdzie coś tam nie wyje, nie? No Rafał mówi, coś mi tu nie pasuje. No tak samo ten wieszak zaczepu jest też od Zetora i na nim właśnie mamy uwieszone te siłowniki pomocnicze. Siłowniki są od Bizona, od podnoszenia motowideł, bo one były właśnie tylko jednostronnego wysuwu. To w zupełności wystarczy. No i pompę też mamy od Zetora, nie? Tak, pompę też mamy. Hydrauliczną. I to też wielu pytało o tą przystawkę WOM-u. No tak naprawdę to jest oryginalna przystawka. Ta, co była taka przykręcana, prostokątna. Tylko zawiozłem ją do tokarza i mówię, że trzeba dotoczyć na wzór tego element taki, żeby nam tu pasował. A on wziął, po prostu poobcinał, wsadził w tokarkę, obtoczył i jest. No, pozdrawiamy pana Janusza, bo on tutaj też ma duży wkład w ten projekt, bo generalnie no, jak coś się robi od podstaw, no to tokarka to jest... No, my jeszcze nie mamy, no, chcieliśmy kupić, ale ceny trochę teraz tego wszystkiego są takie, aby się bardzo nam przydała tokarka, frezarka, plazma, w ogóle cuda. No przy takich pracach... No tak, ale na razie musimy to komuś zlecać, no bo na własne potrzeby kupić tyle urządzeń, no też... Właśnie jak projektowałem te siłowniki, to nie miałem przykręconych jeszcze tych mocowań ramion i nie przemyślałem tego i po prostu właśnie pasuje, idealnie ramię nam pasowało w siłownik, nie? I później zastanawiałem się, co zrobić. Chciałem ten siłownik po skosie dać, ale pomyślałem i stwierdziłem, że to by było źle, bo by nam pchało to w bok i mogłoby tu ta podkładka nie wytrzymać, ten frez mógłby się wyrabiać, także musi być idealnie pionowo do góry. I później przyszedł pomysł, żeby może rozsunąć tu te mocowania, żeby sobie ominąć, ale też jak się zastanowiłem, a nie bez powodu jest tak wąsko, a tu jest tak szeroko, bo jakbyśmy teraz zrobili, rozsunęli, to ramiona by były na wprost. I jakbyśmy mieli zamontowaną maszynę, to tak by mocno bujało i na te odciągi by szła taka duża siła,
że na pewno by się pourywały, nie? Mhm. A dlatego to jest po skosie, bo na przykład jak nie wiem, czy ktoś próbował, jak mamy maszynę u góry, to żeby ją bujnąć, jak jest podniesiona, to naprawdę trzeba dużo siły, bo jest właśnie dzięki temu, że one idą po skosie, że tam jest tak wąsko. No i dlatego trzeba było wykonać takie ramiona. No to było najlepsze miejsce dla tego siłownika, dlatego tak to myślę. A może Rafał jeszcze powiedz, ja to zawsze, jak wytyczyłeś sobie to miejsce, że to ma być akurat tu? Zamontowane to tutaj. No bo siłownik ma 20 cm wysuwu. I żeby właśnie wyznaczyć sobie to miejsce, gdzie idealnie ma być ten siłownik, jak daleko od tego środka osi tej obrotu tutaj. Tak, to właśnie no, trzeba trochę się nagłowić. I to najlepiej to jest zrobić tak, że właśnie zamontować sobie siłownik tu na dole i wsunąć go na maksa i opuścić na maksa to. I wtedy sobie rysujemy tym siłownikiem jak cyrklem łuk. Na elemencie, w którym chcemy tam go zamocować i później podnosimy na maksa do góry to i wysuwamy na maksa siłownik. I robimy drugi łuk. I w miejscu przecięcia łuku jest idealny puk. Bo generalnie mogłoby się tutaj coś stać, gdyby on prężył jakoś. Czy... Gdyby było za dużo, no i za mało. Znaczy się no to... tak, za dużo to jeszcze tu akurat nie ma problemu, bo... Bo jest ten zawór, tak? Bo tutaj wszystko jest regulowane przez te dźwigienki właśnie... Oryginalne. Oryginalne. I on po prostu jak dojdzie do odpowiedniej wysokości, no to zamyka się rozdzielacz, także nie popchnąłby więcej. Siłownik dalej nie będzie pchał. Nie tak. będzie pchał, ale ja, dlatego, że on jest krótki ten siłownik, to chciałem, żeby jak najbardziej wykorzystać jego zakres i żeby odsunąć to jak najbliżej tu, bo te siłowniki są zamontowane tylko po to, żeby odciążyć ten kachel, który jest podług Zetora, no to jest strasznie cienki odlew i potrafią pękać w 60, bo on podnosi, to on podnosi dosyć dużo, tylko że jak właśnie jedziemy z maszyną przez jakąś bruzdę czy coś, to może nam pęknąć. Właśnie tu może pęknąć, albo tam dalej. Po prostu rozłupuje się ten podnośnik, nie wytrzymuje. A tak mamy rozniesioną masę na właśnie 3 punkty, nie? Mamy też materiał właśnie, jak podnosimy tutaj na podwórku 3-skibowy obracany puk i tam są skiby 50. Ciągnik idzie w ziemię, wgniata się. Bo i bez tych mało się robi. No i bez tych siłowników i tak podnosił, nie? Bo podnośnik naprawdę jest wystarczający. No, tylko no można sobie przepiąć, teraz tu zrobiłem jeszcze drugi otwór, żeby sobie przepiąć i wtedy jest mocniejszy ten podnośnik, jest mniejszy zakres jakby ramion i jest mocniejszy, a jak podnosiliśmy ten pług, to przepiąłem sobie na oryginalnych ramionach tu, gdzie są właśnie odciągi i wtedy on podniesie wszystko, jest nie? Siła już. Potężna, nie? A tu to jest taka jakaś plastikowa? Tak, jest zbiornik, ale zbiornik to jest na razie tymczasowy na pewno, bo zbiornik jest chyba z jakiegoś to znaczy, na razie korzystamy tam z bańki. No, tak. No, ale tu prototyp już się robi. Bo po prostu byłem na szrocie i zobaczyłem takie zbiorniki plastikowe. Mówię, o, może coś się dopasuje, nie? Zapytałem się, ile? No, mówi 20 zł. No to wziąłem po prostu, nie? No i jakoś tu się go udało na razie wcisnąć, ale na pewno tak nie zostanie, bo ten zbiornik jest teraz niżej jest od ramy. I po prostu jakby ciągnikiem się gdzieś, nie wiem, zakopać, to on zawsze będzie pierwszy. Mhm. Żeby mu coś się stało, nie? No ale na razie nas trochę nie stać, bo gdzieś tam od John Deere'a są fajne zbiorniki, które tam jeszcze tutaj fajnie wychodzą, ale potrafią kosztować 1500 zł. No. Więc no póki co takie koszta za dla nas... Za 20 trochę... zł zbiornik i jeszcze przerobiłem pływak, także będzie pokazywał stan paliwa. Także no za 20 zł to... Zlew od Hondy. Tak. Standardowo. Jeszcze trzeba by go trochę tam było przemodyfikować. Fajnie by było, jakby właśnie te wszystkie węże były z drugiej strony, no ale no... No tak, no tutaj coś się wpasować z czymś takim właśnie to... To trzeba by robić customowy jakiś no, taki... I tak samo tu mamy właśnie drążek reakcyjny do tej kabiny. I tutaj, żeby nam nie chodziła na boki. Aha, i też tak, też ogranicza to pracę na boki, tak? Tak, i tutaj mamy następny przód tył, nie? Także kabina po prostu nam... Tylko tak. Tylko tak. O to chodzi, nie? Bo tak to dziwnie się by mogło jeździć i te dźwigienki na pewno też to dla nich by no, nie było zdrowe, nie? Materiał, który nagraliśmy u braci Travi Garage, oczywiście jest obszerniejszy. Przecież jeszcze nie było przejażdżki. Mam nadzieję, że to ponad 30 minut filmu oglądaliście z zaciekawieniem i wrócicie tu w czwartek po kolejną dawkę emocji dotyczącą tego projektu. Koniec części pierwszej. Do zobaczenia.